Świata w skokach narciarskich, ale już dziś możemy powiedzieć, że będzie się działo. Konkurs letni Grand Prix w japońskiej Hakubie wygrał Krzysztof Biegun przed Simonem Ammannem. Mieć 19 lat, startować w letniej Grand Prix dopiero po raz szósty i wygrać, wyprzedzając o włos czterokrotnego mistrza olimpijskiego Simona Ammana. Bezcenne. Krzysztof Biegun marzenia spełnił świetnym drugim skokiem, 129 metrów. Po pierwszej serii był ósmy. Hakuba biało-czerwona, w czołowej dziesiątce pięciu Polaków. Krzysztof Biegun, 19 lat, ledwie 6 startów w letniej Grand Prix i już zwycięstwo, i już czterokrotny mistrz olimpijski Simon Ammann składa gratulacje. Polak spełnił marzenia świetnym drugim skokiem, 129 metrów. Po pierwszej serii był ósmy. Ammanna wyprzedziło pół punktu. To był biało-czerwony wieczór, w dziesiątce aż pięciu Polaków.